Hej, masz ograniczony budżet na gry komputerowe? A może jakiś sprzęcik chcesz sobie kupić? Nie ma problemu! Wbij teraz na G2A i przejrzyj ich rozległą ofertę. Bardzo dużo promocji i najtańsze ceny. Link znajduje się w opisie. Polecam! Ho, ho, ho! I pomyśl, że zaledwie kilka odcinków temu ta buda wyglądała jak zwykła stodoła, a teraz zaczyna wyglądać jak porządny lombard, w którym można kupić różne rzeczy. Bo to jest kolejny odcinek serii Barnfinders. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie po dobrodziejsku. Łapa w górę, druga łapa w majty i zaczynamy oglądać. A dzisiaj wybieramy się do... Gdzie my się właśnie wybieramy? Już zapomniałem, czy tu... Aligatora jakiegoś wypchanego za $475 musimy znaleźć. A tak, znowu wrogie bagna, zapomniałem. No tak, że w poprzednim odcinku przygotowaliśmy się bardzo intensywnie pod względem finansowym, żeby wyruszyć na kolejną aukcję. $7000 na naszym koncie, całkiem niezła suma. 5 baryłek paliwa, $250. No dobra, no jak mus to mus. No proszę, proszę. Ej, jaki klimacik tutaj jest. Fajna chałupa, fajna. Miko, specjalne wydarzenie, złe bagno. Okej, dobra, jesteśmy. Nawet słuchać jak plumka. Do you want to be scared? Słucham? No oczywiście, że tak. O, dla walorów tego odcinka to jak najbardziej. Delilah, how could you be this stupid, Clitus? Turbo łyda. The alligator taxi, I am a genius. Co za banda meneli tutaj. Prowadzący, witam pana prowadzącego. Czyli co, to jest tutaj ta... To będziemy kupować, tak? Tą chałupę. Okej. Okay. A wujaszek tam sobie siedzi, na chillku. Chcę rozpocząć licytację, ale mam nowy plan. Plan jest taki, nie robimy nic. Nie robimy nic, to jest moja nowa taktyka. To jest moja nowa taktyka, która mam nadzieję, że zadziała. Czekamy do ostatniej chwili, żeby z jednym mocnym zakładem się wpierdzielić. 3750, okej, okej. Tak myślałem dużo o tych licytacjach i pomyślałem sobie, że w sumie nie podbijając stawki wielokrotnie, tylko wbijając się na sam koniec, teoretycznie powinniśmy zapłacić mniej. Jeszcze nie. 500k? Nice! 5750, czyli minimalnie więcej. Tam było, że 5000 trzeba mieć i dobrze miałem nosa do tego, żeby trochę więcej zaplecza finansowego sobie zbudować, bo 5750 tysiak jeszcze nam został na koncie, więc będzie na paliwo z powrotem, chociaż nie, chyba mamy na paliwo z powrotem. I kupiliśmy bagno. Tak jest. Wszystko tutaj dewastować. Nie wiem, czy na ten dach jakoś nie trzeba wejść. Na tym dachu coś jest? Dwójaszku, co tam tu znalazłeś? Ło! Co jest? O! Jaki skurwibąk! Ciekawe, ile skóra jest warta. No dobra, no najpierw wchodzimy do budynku głównego. Co jest? What is this? Halo? Z pani? Jak tu jakieś te obrządki satanistyczne były prowadzone? No ta, typiara duch tam siedzi. Cześć, zaraz tam do pani przyjdę. Tylko tutaj rozwalam wszystko. Latarkę sobie zapalę jak najbardziej. O! Zniknęła. Halo, z panią. Aż mi sutki stanęły normalnie. Taka atmosfera grozy, że... Jezus, jaka rodzina creepy. Co jest grane? Kurczaka tu poświęcili. No co to w ogóle? Kto to wymyślał, takie rzeczy? Ja coś czuję, że tu jakiś jumpscare będzie, nie? Autentycznie, że tu zaraz wypadnie jakieś dziadostwo i będzie mnie próbować przestraszyć. Ale nie ze mną, jestem z wtrawionym lombardzistą i będę ten... będę pilnował swojego. Kupiłem za gruby hajstom tą chałupę, więc nie pozwolę sobie w kaszę dmuchać. No, przyjemna całkiem kuchnia. Całkiem przyjemna kuchnia. Kurczaki, nice, bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna miejscówka. Widać, że tu bardzo mili ludzie mieszkali, no. No, a co ja kupiłem? No, na razie to nic cennego tutaj nie mamy, to jest najgorsze. No, na razie to same śmieci tu znajdujemy. Trochę się zaczynam denerwować, że ja tu $5800 wydałem, a na razie tu 100 zarobiłem. No, jak tutaj cała nieruchomość będzie polegać na tym, że po prostu będziemy puchy zbierać, to ja tutaj nie widzę wielkiego zwrotu z inwestycji. Ale no, niech będzie, spoko. No i łatwo, kurde. Dlaczego oni mają klatkę w łazience? Co nie, aligatora tu trzymali, czy jak? Już bardzo. Jak mnie ktoś tu zamknie. No, kurwa, to jest jakiś seks room chyba, bo zobacz, łańcuchy są, no. Ej, no ja tutaj nic nie zarobię na tym, no co za żenada. To jest lipa, a nie dom. Może tu jakiś portal trzeba otworzyć. Zamrugaj latarką 5 razy. Nie, musimy tam po prostu. Wii! Kurde! Cyk! O! Tak to się robi, kurde, mega skok i gitara siema. No jakaś lodówka obsrana, no. Ja nic nie zrobię tu. Jaka żenada. Ale jeszcze dużo pozostało. Co jest grane? Tutaj musi być... Tu na pewno jest jakiś portal do piekieł do otwarcia albo coś w tym deseń. Też nic nie ma.
Ej, no czaty, wydymali mnie, tutaj nic nie ma, 5000 dolarów wydałem na tą nieruchomość. Krok taksi. Ja nie mogę, na krokodyla muszę wskoczyć. Nie wiem, widzowie, mam problem. Wydaje mi się, że coś tutaj poważnego ominęliśmy. To się wydaje zbyt takie, no wiecie. Dobra, krok taksi. O kurwa. O, krok taksi, no jedziemy. I tutaj kurczak w kapeluszu steruje tym. Dobra, udał się. O, gościu, don't mind me, just a bit swamped, kiddo, yes, good. Duchy. Straszne duchy. To, te duchy to przypominają mi, kiedyś była taka gra, co się właśnie duchami, się ustawiało różne rodzaje duchów było i się straszyło ludzi po takim domu. Taka stara gierka strasznie, ale była bardzo przyjemna, że właśnie taki dungeon keeper, tylko że duchami się straszyło ludzi i różne rodzaje duchów było, się pułapki w pokojach zastawiało i chodziło o to, żeby przepędzić wszystkich śmiertelników z domu. Bardzo fajna gra, kurde, zagrałbym sobie, takie retro gierki porobił. O, domek na drzewie tu jest, elegancko. Sprawdźmy najpierw tą chałupę. Ale dziwna mapa, nie? Takie rozbudowane te mapy tu robią. Ciekawe, gdzie jest złota strajtaśma. Bez złotej strajtaśmy to ja nie wychodzę z tej mapy. Nie ma takiej opcji. Gorzej jak się okaże, że było na dachu jakiegoś budynku, a ja rozwaliłem skrzyneczki, żeby wejść na dach. 300. Ej, bueno. I to jest ten duch, tak? I rodzina redneków kazała jej mieszkać w tym domku na bagnie. Z dala od ludzi. I co my tutaj mamy? Coś... Czemu tu nie ma wartościowych rzeczy, no? Bardzo dobrze. Klucz to już oznacza na pewno wejście do jakiegoś grubszego magazynu albo czegoś takiego. Co, na konia tam wali? Co jest grane? Halo, co pani robi? Co pani robi? Okej. Jest! Mamy Mołżesz! Mołżesz, wypchany aligator. To jest do questa nam potrzebne, więc bardzo dobrze. Ty, jaki kielich, jak w kościele. Dawaj do transportu też. Ale będziemy mieli tych dupereli do sprzedania? Kurde, to sprzedawanie nam zajmie... Coraz więcej mamy rzeczy, które są mniej warte i sprzedajemy tak 1 000 000 dupereli. A to powinno być chyba tak, żebyśmy takie grube rzeczy sprzedawali, a nie tam. Trzeba sprzedać 10 gówien, żeby mieć jedno porządne gówno, no. I niewiele nam zostało, już niewiele nam zostało. Jest łódka, okej. Gdzie to nas zabierze? Wujaszek z nami popłynął? A, o. Podejrzana sprawa. Coś jeszcze tutaj musi być. Nie. O, proszę. Chciałem latarkę zapaloną. No mam. Oho, zobacz. Co to jest za... jakaś moneta aztecka? Nie ma to jakieś wajchy albo czego? To aż się prosi, nie? Żeby rozwalić. Bardzo podejrzana sprawa, co tutaj się porobiło. Musi coś tutaj być, no. Nie chce mi się wierzyć, poza tym mamy klucz do magazynu, więc... O, krzesło. Ej, krok taksi! Cześć, zaraz tam wrócę tylko. Łapa! To jest, kurde, wędka obsrana. Dobra, zbieramy wszystko. Co ja w ogóle robię na tych bagnach? Kupiłem jedno wielkie bagno i co? Ouu. 650 tylko? Za taką wielki, kurde, poduszkowiec? Serio? No przecież ja tutaj stratny będę, jak ja to wszystko sprzedam. Ja muszę tam jakoś, ta sraj taśma musi być moja, nie? Te aligatory muszą się jakoś tak zbiec. O, zobacz, tam płynie jeden wariat. Zobacz. O, no. Kolego, na tym gościu zaraz ogarniemy, bo on przez całe bagno tu płynie. Cała wycieczka. No gdzieś tutaj musi być, nie? I co, tam będę musiał wskoczyć, czy jak? O. Jej, mamy to! Złoty papier! No i elegancko się spisałeś. Wuja, dawaj, kurde, zwijamy się stąd. Wujaszek tutaj kontroluje, żeby wszystko podpiąć dobrze. 20 na 20, 3 na 3, no i mapa na 100%. To mi się podoba po prostu. Jak jest mapa wyczyszczona, to i dobrodziej jest zadowolony. Wracamy do siebie. Ach, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Wujaszku, proszę tutaj do magazynu rozładować wszystko. Kurde, te półki mnie irytują, że mam takie brzydkie półki. Ile ja tam będę potrzebował? 1500 dolarów, jeśli dobrze pamiętam, nie? Żeby zrobić te 1500 tam z hakiem. Dużo chyba przedmiotów będziemy w stanie skompletować. Chociaż jednego joysticka nam brakuje. Mamy te żaby. Ale kompletnie nic ten? Nic do wyczyszczenia albo naprawienia albo coś takiego? Ciekawe. Dobra, dawaj te żaby. Żaba na monocyklu, perere, déjà vu. No od cholery tych żab tutaj będzie potrzebne. Kurde, jeszcze żabę na tym, na tyczce potrzebujemy. Proszę bardzo. Ta, jeszcze co najmniej kilka figur będzie potrzebnych. Ach, no wszystko tutaj trzeba powystawiać. Ciężki los takiego lombardzisty, żeby to wszystko posprzedawać. I co, i człowiek się narobi i nic nie zarobi, no taka prawda, no niestety. Smutny los, trudny los. O, lalka Jessica. Ale lalkę Jessica, to ja będę potrzebował tu. O, w sumie to mogłem sobie tą dmuchaną lalę zatrzymać i dmuchaną lalę w łóżku trzymać. Ale trudno. O,
Pięknie. Pięknie, niech sobie tutaj leży. Nóż sakryfalny za $300. No, powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że jesteśmy stratni. Nie, naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy stratni. Mam nadzieję, że się mylę. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo stratni. Ja idę się przespać z moją nową laleczką Jessica. Hej, słyszałem plotkę, że są jakieś rekwizyty z tego klasyka. Mroczny, bez głowy jeździec atakuje. Może je nadal znaleźć w starym studiu Miko w White Sands. Jeśli jakiś znajdziesz, dam ci za nie sporo gotówki. Nawet jeśli będę musiał sprzedawać jakieś buty mojej starej. Okej, okay, przyjmuję zlecenie oczywiście. Dobra, na szczęście, to jest nasz rytuał. Kurczak, rzut kurczakiem. Pyk. Żyje, nic mu nie jest. To znaczy, że zarobimy. Dobra. Chcesz kupić komputer, który złożyłem dzięki rzeczom, które znalazłem w twojej posiadłości, którą kupiłem za $5800? Jasne, gościu. Komu, komu, bo idę do domu. Klienci. $200 jest pani. Ty! Kurde! Ty! Dobra. $13 znowu. 169, 13 ponad normę. Ajajajajaj. Dobra, sprzedaj, bo ten stół obsrany i tak mi nie jest potrzebny. Dobrze, 60, tylko 65. 163, kurde, za 900 chciałem, no zabrakło paru, ale dobra, sprzedam. Bo dwa dobre skillczeki dałem, więc powinno być spoko, no. Moneta za 600. 800 jest twoja. Okej, 8, dobra, tak, ja jak mówię, jestem słowny człowiek. Jak mówię, tak robię. Oj, mamy! Skórkę do auta, Barnfinder. Coraz lepiej nasz pick-up będzie wyglądał. Czekaj, czy jesteśmy stratni? Bo miałem $7000, ale 1500 wydałem, więc tak na zero mniej więcej wyszliśmy na tym bagnie. Mniej więcej na zero. Udało nam się obronną ręką, dzięki naszym twardym negocjacjom z klientami, wyjść na tej misji. A w następnym odcinku, właśnie, w następnym odcinku chyba sobie zrobimy podwójnego tripa, bo z tego co ja tutaj widzę, tutaj mam jakieś bidwarsy. Witamy Barnfinder, firma Miru, ten wojny bidów, tutaj pochwalić się umiejętnościami, bystrym okiem, do zobaczenia. I zapomnij zabrać ze sobą dużo pieniędzy. No właśnie, o co chodzi z tymi bidwarsami? To jest jakaś inna lokacja, do której ja chyba mogę pojechać. Kurde, a może teraz po prostu pojedziemy sprawdzić? Tak, pojedziemy teraz, bo zostawiasz teraz łapę w górę i sprawdzamy to od razu, o co tam chodzi, nie? Hej, wow, samochód? Gościu. O kurde, jakie bidwarsy tu się dzieją. Okay. Tutaj możesz wskazywać się umiejętnościami w serii małych aukcji. Zwycięzca jest osoba posiadająca przedmioty o najwyższej wartości w magazynie. Zwycięzca wojen bidów otrzymuje specjalną nagrodę. Dużą maszynę. To będzie świetnie wyglądać na naszej półce. No. O cholera. Są dwa jakby garaże, tak? Do wybidowania. To jest jakiś kredens, jakieś coś takiego. Tutaj widzę jakiś dzbanych, trochę warte będą. Kurde, najbardziej chyba kusi ten bagienny taki, no. Ten bym tutaj wygrał. To czy ja mam wystarczająco... Pa, no tam ewidentnie jakieś skrzynie ze skarbami. Okej. Na spokojnie. I na końcu wchodzimy ze stóweczką i przebijamy wszystkich. Na wyczekanie. No i nice, $375. To już mamy, tak? Oj, tutaj mamy skrzynie do... Są takie dosyć zaawansowane skrzynie z tego, co widzę. Okej. Otwieraj. I co my tutaj mamy? Pokaż. Barnfinders. Mamy co? 80 zyskano. Co? Nic tu nie było? What? Ale mnie oszukali, nie? Dobra, 100. Stóweczka. Okej. Serio, jakieś stare, obsrane puchy tu tylko były? Też otwieramy. Czy ja mogę po prostu wylicytować te wszystkie te? No nie, no $245. Nie, no ja, kurwa, spańczę na tym interesie po prostu. No nie, no jak mnie oszukali, nie wierzę. Dawaj tego licytuję, w dupie to mam. Dobra, 1300, za 1300 kupiliśmy to dziadostwo. No jak tutaj, kurde, nie będzie czegoś sensownego. Tutaj jakiś, o, króliczek jakiś. Króliczek, okej, okay. Tutaj też króliczek. Serio? Nic tu nie było? Nie, no to po prostu jest jakiś koszmar. Nic, kompletnie. No nie, no dwa te wygrałem. I teraz czekaj, tu by musiał się... Tu jakiś ten... Bumpery. Kurde, ten talerz wygląda cennie. Kurde, dwie wygrane aukcje, $930. No musimy tutaj ten... Zostały trzy garaże. Tu jakaś piła tarczowa. Kurde, ten albo ten. Chyba ten mi się wydaje. Ten spróbujemy tu wylicytować.
No i łatwo. To jest kurde najlepsza strategia ever. Czekaj do końca, wrąbać się ostatnim zakładem i zgarniasz wtedy, bo oni już wszyscy mają gacie pełne strachu. O, Jessica kolejna, nice. Serio? Nic więcej tutaj nie mamy takiego sensownego? Kurde, no to też chyba jestem stratny na tym. No 1700, trzy aukcje wygraliśmy. Kurde, korci mnie, bo jestem hazardzistą, żeby jeszcze jeden magazyn kupić i po prostu nic nie dać, żadnej szansy nie dać. Ten wygląda obskurnie bardzo. Tamten drugi z tą piłą tarczową wygląda całkiem nieźle. Ale wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby ci goście byli w stanie przebić. No nic, no to co, licytacja tego robimy, ta? Zapraszają do wojny bidów, ble, ble, ble. Zasady. Licytowałem wszystkie dostępne magazyny. Ej, no mi się wydaje, że już wygrałem. Ta, i co? Lady Dragon? Sebastian? Może trzeba było wszystkie te, kurde, nie wiem. Ale kto wygrał? A, ja wygrałem! Dobra, kupię sobie jeszcze jeden magazyn, I don't care. I don't care! I don't care about the money! Stratny odcinek, za 1000 dolarów to kupiłem, ale tu nie będzie 1000 dolarów, nie ma takiej opcji. 120... Szlifierka... No niestety, tutaj też jesteśmy stratni. 800, no stówka jesteśmy stratni. I został ostatni, ale tu jest jakiś obsrany, no ten talerz jedynie. Dobra, ten też kupuję, bo jestem bogaczem i kolekcjonuję wszystko. Nice, nice. No, tam parę stówek w dupę będziemy, no niestety, no taka jest rola, taka jest rola. Dobra, i tym sposobem wygraliśmy wszystkie licytacje. 1500 dolarów. Tylko pytanie jest teraz, czy to auto jest nasze, czy nie jest nasze. Chyba wygraliśmy, tak mi się wydaje. Albo się coś zbugowało, albo wygraliśmy. Nie wiem, wujaszku, dawaj, zwijamy się stąd. A, czyli my wygraliśmy, no i nice, kurde, łatwo. Złoty papier, nie, what? I chyba się zwiesiła w ogóle, bo coś... Tak, zdecydowanie coś się zwiesiło. No, my game is broken! Fuck, zepsułem grę! Czemu ja zawsze wszystko psuję, no? A tak bardzo się starałem, żeby był profesjonalny gameplay. To był kolejny odcinek serii Turbo Gameplay z Dobrodziejem. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz i łapeczka w górę. I już niedługo widzimy się w kolejnych dziejach Barnfinders. Czy będziemy stratni, czy zarobimy? I co znajdziemy na kolejnych nieruchomościach, które kupimy? Przekonamy się już niedługo. Elo, cześć. Puu!